Jest mi smutno, tak po prostu, po ludzku, ponieważ wraz z nowym rokiem znika z rynku bardzo popularna marka telefonów komórkowych Motorola. W związku z tym postanowiłem przetestować ich chyba ostatni produkt występujący pod nazwą Motorola, czyli Moto X Style. To przede wszystkim duży, ciężki i gruby telefon. I kiedy wyciągnąłem go pierwszy raz z pudełka, pomyślałem, matko, jak się to będzie obsługiwało. Przecież to olbrzym, która kobieta zechce mieć taki telefon. Ale okazuje się, że Motorola wybrnęła tutaj w sposób doskonały, profilując tę obudowę w taki sposób, że kiedy patrzymy na tego smartfona z boku, widzimy, że te boki wcale nie są takie grube. Mała wypukłość, taki telefoniczny brzuszek pojawia się dopiero po środku. Ale to zostało właśnie specjalnie wymyślone po to, żeby ten smartfon idealnie leżał w dłoni. Tył został pokryty takim materiałem, który w dotyku przypomina gumę. Jest on delikatnie porowaty, a to rozwiązanie powoduje, że ten telefon nie wyślizgnie nam się przez przypadek z ręki. I bardzo dobrze. Ale chyba największą zaletą tego sprzętu jest wyświetlacz. Bo oprócz jego olbrzymich rozmiarów 5,7 cala ma także fantastyczną rozdzielczość. Świeci doskonale. Odwzorowanie kolorów ma także genialne. Kąty widzenia idealne. Nieważne, czy patrzymy na wprost, czy po bokach, zawsze zobaczymy to, co chcemy zobaczyć. Moto X Style pracuje już na najnowszym Androidzie w wersji 6.0 i fajne jest to, że Motorola za bardzo w niego nie ingeruje. Korzystając z tego telefonu mamy wrażenie, że korzystamy z czystego Androida. Z jednym, może nie jednym, ale bardzo ważnym wyjątkiem. Moto X Style ma bardzo rozbudowany system powiadomień i to na wyłączonym ekranie. Na rogach, u góry i na dole zainstalowano czujniki podczerwieni i to one wyłapują ruch mojej ręki. Fajne jest to, że nie korzystamy tutaj z przedniej kamery, która musiała być cały czas delikatnie zasilana, co zeżarłoby nam na pewno prąd. A tak, proszę bardzo, czy poruszymy lekko ręką, czy przejedziemy ręką nad telefonem, wyświetlają nam się istotne dla nas informacje. Przejdźmy do robienia zdjęć, chyba najważniejszej rzeczy w przypadku każdego współczesnego smartfona. Na początek ciekawostka. Żeby włączyć tylny aparat, robimy raz i dwa i tylna kamera już nam działa. To samo, jeżeli chcemy zrobić selfie. Dwa ruchy ręką, robimy selfie. Przejdźmy do tylnego aparatu. Żeby zrobić zdjęcie, możemy skorzystać z przycisków regulacji głośności. Pyk. Zdjęcie zrobione, albo dotknąć obojętnie w którym miejscu ekranu. I to mi się najbardziej nie podoba, bo te zdjęcia czasami robię przez przypadek. Kolejna rzecz, interfejs, jeżeli chodzi o aparat. Mamy możliwość ustawienia HDR-u, flesza i tak dalej, ale możemy także przejść na ręczną kontrolę ostrości i ekspozycji. Nie podoba mi się to, bo żeby ustawić sobie ostrość w innych telefonach, można albo wystarczy dotknąć palcem miejsca, gdzie chcemy, żeby zaczął telefon ostrzyć. W przypadku Motoroli, jak widzicie, zrobiłem zdjęcie. Żeby wyostrzyć, musimy ten celownik, ten prostokącik tutaj gdzieś przestawić. Telefon zaczyna ostrzyć, dotykamy ekranu. O Jezu, jakie niastre zdjęcie wyszło. Jestem Wam winny małe wyjaśnienie. Przede wszystkim Motorola wcale nie znika z rynku. Właścicielem tej marki jest firma Lenovo i to ona postanowiła po prostu zrezygnować z nazywania ich smartfonów Motorolą. To nadal będzie Moto, tylko będzie dalsze inne troszeczkę rozwinięcie. Wydaje mi się, że naturalnym konkurentem tego telefonu może być LG G4. Przede wszystkim mają taką samą rozdzielczość ekranu, parametry w zasadzie bardzo zbliżone do siebie, przy czym Motorola moim zdaniem jest lepiej wykonana, ale G4 ma coś, z czym boryka się właśnie Moto X Style, czyli aparat fotograficzny. G4 robi po prostu lepsze zdjęcia. Kolejnym konkurentem może być Samsung Galaxy Note 4. i tu powinno Wam zależeć na tak zwanym piórku. Ale jeżeli tego piórka do niczego nie potrzebujecie, to cały czas stawiam na Motorolę. No dobra, gdyby jeszcze ta bateria trochę tutaj dłużej działała, no nad tym troszeczkę jednak już Lenovo powinno popracować. Dzisiaj będziemy testować linijkę, bo tak nazywają ten cud techniki Samsunga. Note Edge. Na naszym rynku pojawił się świetny HTC Desire Eye. Oto jego recenzja.